Mój komputer miał ostatnio chwilę spokoju, dlatego w tym odcinku przetestujemy kolejne 21 sposobów na zniszczenie Minecrafta, a zaczniemy od latania na smoku. Możemy na nim latać używając tych kilku command blocków, które znajdziecie oczywiście link do tego w opisie. Także kliknijmy ten przycisk, usiądźmy i kliknijmy tą dźwignię. Lecimy na smoku, czyli to? Możemy latać na smoku. Kurna, pełna profeska. Zarąbiste to jest ty. Możemy się tak pobawić. No, Minecrafta to nie wywali, to już wiemy, ale jakby ktoś chciał się pobawić, to jest mocne. No lagów to tak nie powoduje. Do zabawy, idealne. A co gdyby zrespić ogromną ilość endermanów i przy okazji podczas deszczu? Coś czuję, że mój komputer Antek tego nie wytrzyma. Dwa, respią się, respią się. Ty. Ale chcę mieć nad kontrolę nad tym. Kurna, no to dupa. I włączmy teraz weather rain, czyli powinno padać. O, shit. Ja, co tu się dzieje, Kofisa? O, dupa, co jest? Za mało. O, dupia, co jest? O kurna, co? Ale tu jest Simba, co jest? O kurna. Yo! Ja pierdziule, tego jest! Dobra, lagi są, tam nie wlatujemy. Ale lecimy do innego sposobu. Jak myślicie, co może się stać w połączeniu śnieżek z tymi komendami? Jak co? Będzie potężny pierd... Weźmy śnieżkę, czy zacznie coś siedzieć? O! Okej, to nic tam nie robi takiego. Ale do tego, jak damy, połączymy to, co było już raz. Czyli jak śnieżka tworzy kolejną śnieżkę, przy tym wybucha, to ma zacząć się coś dziać. Nie wiem, sprawdźmy. Coś czuję, że będzie potężny pierd... Let's go! O! Siup! Siup! Ty jak jumpuję, siup! O, o, o! Tu jest woda, o, kurna. Czy wy to widzicie? 15 tysięcy śnieżek! Mogę jeszcze? Ja chcę jeszcze raz! Ja chcę jeszcze raz! 12 FPS-ów. Przednie kurne endermany bardziej logowały. Zaś Tomek wpadł na jeszcze lepszy pomysł, abym w komend bloku wpisał tą komendę. Widzę tutaj TNT, więc będzie grubo. Ktoś wpadł na pomysł, aby dać komend bloka i tutaj dać execute jakieś, okej? Okay. Dobra, odpalmy. O! Co jest to? What? Co jest? Set TNT. Ej, syro! Dołóżmy do pie... No ale możesz mnie niszczyć? O! Bo to już zbugowało! O! Oho! Chyba już tego nie zatrzymamy. Tu już bloki zaczynają latać. Dobra, do tego sposobu wrócimy za chwilę. Jednak jeden z widzofoników, którego nie dam rady przeczytać, wpadł na pomysł, aby zrespić 100 bałwanów i w dodatku obok Wardena. No, może być ciekawie. Mamy zespałnić 100 bałwanów i obok Wardena. Give a hozet woman block. Dajmy i... Tyle. Dobra, mogę zniszczyć to? O, zniszczy. I tutaj mam wam zrespić Wardena. No dobra. I co się stanie? Wow! Kto wygra? Kto wygra? Dojazd! Dojazd? O Jezu, ale go dojechali ty! Ojojoj! O nie, do wody wpadły! Oj, pay to win! Ale co do lagów, nic nie zlagowało. A co gdyby stworzyć świat tylko i wyłącznie ze stołów alchemicznych? Na taki pomysł padł kolejny widz. Po doświadczeniu z poprzednich odcinków, mam delikatne obawy o Antka. Okej, okay, i co? I ten nic? Halo, lagi? Nothing! A czat działa? Aha, ja sama nie mogę pisać, ty. Aha, stoły alchemiczne są do dupy. To w takim razie czas sprawdzić, jak Antek poradzi sobie z ogromną ilością gras bloków. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagów nie ma. Ja mam pomysł. Give a hozot comment block. Cyk, grass block, 6400, repeat, always active. Antek, trzymaj się, lecimy. Jo! No i to jest slag, to może nam zlagować. Żygam dirtem, ty. O, dobra. O, babyn, 2 FPS-y były. A, Minecraft już tak nie wyrabia, że patrzcie, jak to zlagowanie leci. Dobra, z Minecrafta to nie zlaguje. O kurna, może jednak? No, chyba ciężko by było z tym. Także lecimy dalej. Trzymajcie się teraz, bo kolejny sposób od widza Mosteczel brzmi poważnie. Nawet otrzymałem ostrzeżenie. Także stwórzmy świat tylko i wyłącznie ze slajmów i zrespmy 1000 lisów. Dobra. Łe. Jezus, to wyginą. O, dobra. Dzieje się. Kolega w nawiasie napisał, cytuję, uwaga, zbaguje. I tak cię powiem wam, tak kurna, no, tak średnio bym powiedział. Bo one tak powinny skakać chyba, co nie? A weźmy, dajmy im zaraz mi chickena. Może na chickena się rzucą. Ło! Yo! Aaa, patrz na to! Jak skaczą, dobra. Ja mam pomysła. Yo! Jak skaczą! Lagować nie laguje, Minecrafta wyrzucać nie wyrzuca. Także przejdźmy dalej. Krzyś za to zastanawiał się, co by się stało, gdyby trójząb miał enchant torpeda level 99999. Lajkujcie, żeby widział. Także tak jak mówi Krzyś, zostawcie lajka oraz
co najważniejsze, zostawcie suba, bo od poprzednich odcinków jest coraz więcej widzów bez subskrypcji. Także nie czekaj, tylko zostaw suba. I teraz, jak użyjemy go, powinniśmy móc polecieć. Dobra, lecimy. Co jest? O kurna, gdzie ja jestem? O shit, many, ja chcę na dół. O shit, ole nas wydupiło. Ale FPS-y nam nie spadły aktualnie. To tak, jak chodzi o zabawę, to jest fajne. Jak chodzi o lagi, nie ma lag. Gorzej jest z powrotem. To chwilę wam minie. Dobra, lecę. Nie! No pierdzielić. A teraz trzymajcie się naprawdę mocno, bo znalazłem moda, który pozwala nam widzieć w 360 stopniach. Oho, patrzcie na to. Mamy 360 świat. Czujcie? Ale faza. Yo. A jak tak wysoko polecimy? O kurno. To co tu jeszcze mamy? Ale to jest faza, ty. Ty patrzcie, ja widzę, co się dzieje po jednej i po drugiej stronie. Czujcie? To, a weźmy TNT, wysadźmy. I patrzcie. I ja to widzę z boku. I tu też. Oj, mi tu rejebere, ty. Wow, ty, co jest? Yo, wow, 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 wow. Lecimy do kolejnego sposobu. Za to pan jajo, jajko, stwierdził, żeby tepnąć do siebie wszystkie byty w nocy. No dobra. Yo, jakiś wózk jeszcze tepnęło. Co jest? A czy są tu lagi? No jest spadek FPS-ów, ale czegoś wow, bym nie powiedział. Dobra, teraz może być naprawdę grubo. Kolejny widz ostrzegł Antka przed światem pełnym skrzynek i włączonym cheatem Chest Finder. No, aż sam się boję. Set chest. O, dobra, ty, odpaliło się. Proszę, nie, nie. Ale ty zielona bryła, widzicie to po boku? Co tu się dzieje? Ale laguje, ty. Ej, nie chcę mnie puścić, no puść mnie. A weźmy sobie, zróbmy po prostu gdzieś tyle tego. Dobra, i teraz włączmy sobie to. Chest. Okej, to nie laguje. Dobra, a weźmy, zróbmy sobie tego większą ilość. Też nie laguje. Up, 10. No, to już laguje. Porównajmy sobie bez cheatów i cheatami. Czyli jak znajdziesz taką dużą ilość tych skrzynek, to prawdopodobnie twój Minecraft może lekko ci lagować. Albo nawet ci wywalić. Tutaj było blisko. Ale udało się. A wiedzieliście o tym, że w Minecrafcie możemy powiększyć armadillo do naprawdę ogromnej wielkości? Używając tej komendy, możemy go powiększyć. Tak, kolega się nam lekko powiększył. A możemy go zmniejszyć? O kurna, gdzie ty jesteś? O jest, jest! O kurna, czy wiedzieliście o tym, że możecie zrobić tak samo jeszcze z wielbłądem? Cześć, tato! I teraz, siodło bierzemy. Halo, money! O, cyk, i teraz cyk. I możemy na nim jeździć normalnie, ty, tak? Ja ci nie widzę, nic, gdzie my idziemy, ty. Money. O kurna, jak się położył. Patrzcie, jakie to jest wielkie. You know? Myślałem, że to sero może wywalić Minecrafta, ale normalnie, jakby nie ma spadku FPS-ów. Jest git. Antek, daliśmy radę. Myślałem, że nas wielki, ale nie udało mu się. Beksiorek jednak postanowił, abym kolejny raz użył cheatów i wypełnił skrzynię jakimiś crash chestami. Że co kurna? Crash chest. Coś dostajemy? Mamy, ty. Kopi mi. No. I co? Coś się dzieje? O! To zaczyna lagować, ty. No to jest zwykła skrzynka i to po prostu działa jak to ostatnio, co raz mieliśmy już takie coś. Myślałem, że coś lepszego to będzie, ale to jest, działa jak zwykła skrzynka, ty. Nie wiem, coś nie działa. Aktualnie daję temu ocenę 1 na 10, średnio. Natomiast Anteox wpadł na pomysł, aby stworzyć świat pełen wody. No, co? Nic? O kurno, ty. Ale, what the fuck? Chciałem się, że lag będzie, ale nic. Ale jak to w ogóle wygląda? Co jest? A do wojda można wlecieć? O! Okej. Okay. Ale lagów to nie powoduje. Myślałem, że jak wywali tyle led wody na raz, to będzie jakiś shit. Bo Minecraft sobie z tym nie poradzi. A tu jednak nie jest tak. Czyli woda nie laguje. A co gdyby wrzucić niezniszczalny blok, jakim jest bedrock, do kaktusa? No, a także potrzebujemy kaktusa i potrzebujemy bedrocka. Sam jestem ciekawy, co się wydarzy. No, bedrock jest niezniszczalny. Także powinno się zacząć coś bugować. Dobra, także wyrzućmy. I co, jednak jest... What the shit? Oho, bedrock jednak jest zniszczalny. Kaktus go pokonał. Ciekawe, tego się nie spodziewałem. A jak myślicie, czy świat stworzony tylko z dywaników może pożegnać Antka? Dobra, mamy dywaniki. 1000 FPS-ów, także let's go. O, wow, ale wytopiło tego. Yo, fu. Ta nie laguje, mań. Dobra, jak zaczynam tego nawalać więcej, to... Tu dzieje się imba lekka. Ale nie z FPS-ami. Patrzcie, ja normalnie mogę pisać, nie mogę pisać. O, po prostu świat mi chyba zlagowało. Tak, trochę tych dynamowaników to było, ty. O, chyba teraz załapało mi. Tak, zlaguję wam to Minecrafta pod takim względem, że ciężko będzie coś zrobić. Pod względem FPS-ów, średnio. Patrzcie, bo teraz już tak zbugowałem, że ja mogę to niszczyć, a to się w ogóle nie niszczy. Totalnym opóźnieniem to się dzieje wszystko. Ty, no wywalić Minecrafta to nie wywali? Nawet te dywaniki jak tak się niszczą, nic? Ej, jestem w szoku, myślałem, że to wywali na Minecrafta. Dziwne. Naprawdę? To jest dziwne, jestem w szoku. Antek, daliśmy radę z dywanikami. Jest dobrze. A wiedzieliście może o tym, że możecie strzelać łódkami z łuku? Tak, dokładnie. Wystarczy, że wklepiecie tą komendę w command bloka i dzieje się magia. Dobra, do tego potrzebujemy znów command bloka, jakby nic innego, nic się nie zmienia, mamy command bloki. Dobra, teraz dajemy repeat i always active. I po kilku strzałach z łuku będzie musiał się wyprowadzić Antek. Antek?
Tak, tylko widz mówi. Nie bierz tego do siebie, ja ci mówię, nie, dasz radę, dasz radę. Myślałem, że to są potężne lagi. Oho, oho. I co jest? Co jest? Nie! No, no! Nie, wychodzimy stąd. Nie chcę, nie chcę, nie chcę, nie chcę. Antek, trzymaj się ramy. Kurda. Dobra, udało się. Tam się dalej łódki respią. 8000 łódek. Lagi są. Tak. Ale Antek sobie radzi. Antek dzielny chłopak. Antek dzielny chłopak. Także lecimy dalej. Dobra, ale czas wrócić do potężnego wybuchu. O, dobra, myślałem, że koniec jednak. O! Ty, ale ścinki są takie. O, kurna. O! I co? Koniec? Oj, chyba nie. O! O, kurna. Czy tak. Za duża ilość TNT może wywalić Minecrafta. Tia. Za to mój imiennik Kacper wpadł na pomysł, aby pobrać moda na największy render distance i założyć buty z szybkością 255. Aż się boję, co to będzie. Dobra, ktoś mi powiedział, żebym sobie zainstalował moda na ten taki render distance, jak widzicie. Tam się generują cały czas chunki, takie słabsze jakości, tu też. I teraz, już teraz odczuwam lagi. Weźmy teraz sobie command blocka. Musimy dać sobie butki. Pyk. Mamy butki, dobra. O, ja nie chciał. O, shit. A, no zapomniałem, to będzie ciężko przesuwać tutaj to. To musimy pójść na płaski świat po prostu. Sprawdzimy to tam. Dobra, więc cyk, cyk i bierzemy to. Mamy budki. O. Jak to teraz wygląda? Ładuje no to cały czas czanki. FS-y? Ty, no nie ma jakichś lagów. To cały czas tam, widzicie, czanki ładuje gdzieś w oddali. Yo, jak to czanki tu ładuje. Ale nie laguje. Myślałem, że to w połączeniu właśnie z tym modem będzie mega lagowało. No na zwykłym świecie tego nie przetestujemy. No bo tam ciężko w ogóle się poruszyć, bo tam jakieś pagórki są, jakieś góry wielkie, woda, ziemia, wiecie, hemoglobina, taka sytuacja. Czyli co? Połączenie tego nic nie daje. Po prostu to nie laguje. I tyle. A gdyby nagle tak wszystkie moby były spłoszone, czy Antek z czymś takim sobie poradzi? Dobra, także dodaliśmy teraz do Minecrafta płaskie moby. Tak, spójrzcie, mamy płaską owieczkę. Tylko ja jestem ciekawy, czy Minecraft poradzi sobie, gdy takich mobów, troszkę zbugowanych, że tak powiem, powiedzmy, będzie więcej. Dajemy na przykład taką krowę i zrezmy ich troszeczkę więcej. Dobra. Dobra, i oprócz tego, że to zabawnie dosyć wygląda, to jak widzicie, lagów to nie ma. No nie ma lagów, ale wygląda to i tak zabawnie. Cały czas mnie to bawi, kurna ty. Jak ja wyglądam, co jest? Nie no, ale jak widzicie, nic się nie zmienia. Czyli, no kurna. O, czyli sobiutko, nie laguje. Dobra, tego to na pewno Antek nie wytrzyma. Fizyka w Minecrafcie. Tak, dokładnie, nie przesłyszeliście się. Do kolejnego sposobu będziemy potrzebowali dużej ilości zombie. Bo tak, patrzcie, mamy takiego zombiego. O, i patrzcie, zabijmy go sobie. Czajcie. I teraz, taktyka jest taka, że potrzebujemy po prostu command blocka i zrezmy sobie ich dużo. Co tu się dzieje? Ty, ale to nie laguje Minecrafta, takie animacje? A zrobię teraz kill E-type, kill zombie, może? O nie! O, ja się siebie zabiłem, ty. O kurna! Ty, laguje to. Yo! Nie, to jest mega. To jest mega.